białowłosy. Nazywam się Geralt. Czego potrzebujesz? Te twoje włosy, ta blizna i ta mina są wspaniałe. Chcesz ode mnie czegoś konkretnego? Czy po prostu podziwiasz moją urodę? Podziwiam. Podziwiam i pragnę. Taki groźny, taki męski. Kwintesencja majestatu męskości. Jeśli to ma być próba umówienia się ze mną na wieczór, to nic z tego nie będzie. Na wieczór? To niemożliwe. Do portretu potrzebne będzie światło dzienne. Do portretu? Absolutnie. Twój portret en face, pełnowymiarowy. W tle najpiękniejszy widok w całym Toussaint. Zapozuj mi. Oczywiście za modelowanie otrzymasz stosowną zapłatę. Nie myśl sobie. No dobra. Byleby to nie zajęło za dużo czasu. Absolutnie, absolutnie. Przejdziemy się tylko kawałeczek na wzgórze, za miastem. Tamtejszy pejzaż będzie oprawą dla twojej niecodziennej fizjonomii. W takim razie ruszajmy. Muszę tylko zabrać z pracowni moje blejtrany, moje palety. Spotkajmy się około południa przy zachodniej bramie, niedaleko pałacu. Stamtąd wyruszymy. Wina na dwóch to jest dobra, jak jeden nie pije. Trzeci woła, by dobito albo mieczem w łeb ucie. Jeszcze się nam czkawką odbije ta wizy. Ty mnie oczu nie zamydlisz, Wiedźmina. Widzę, żeś zabija. Wrócił rycerz prawy z wojennej wyprawy. Miło...
Siła nie czekała, wcześniej się wydała. Rzeźnik z Blaviken? Wezwany na ratunek tu są? Interesujące. Światło jest teraz nieodpowiednie. Wróć około południa. Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Chodźmy. Czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy konno. Będzie... Mój obraz synogarlica nad łanem burzanu wisi w książęcym pałacu. Kuroliszek, którego upolowałem, też wisi. Wypchany. Niewykluczone, że łanem burzanu. Miałem kiedyś pędzel z piór kuroliszka. Był doskonały do nakładania temper, ale straciłem go. Kot mi go zwędził. Po co kotu pędzel? No, do malowania przecież. Mówiłem, że to był doskonały pędzel i drogi. Jak to? Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne chałtury. Potrafi tylko kopiować bardziej utalentowanych od siebie. Zaraz. Kot? Henri de Toulouse van Kot. Nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. To podrzędny pacykarz i bezczelny. Dalej pójdziemy pieszo. Wielmożni państwo, przepraszam, że się ośmielę. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio? Zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. Farby, wielmożni, farby i pędzle miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba, że ty byś je znalazł? Ach, zaraza. Mówisz, że zostawiłeś je w tym miejscu? Tak, dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. Mogły się stoczyć ze wzgórza. No dobra, poszukam. Uważam, że to życie naśladuje sztukę, a nie odwrotnie. Racja, Fingalu. Plama z farby. Śmierdzi terpentyną, jak sto nieszczęść. Przedstawienie. Ciągle próbuje się bratać z chłopstwem. Ślady stóp. Wyraźne, ale bardzo małe. Jest i kolejna plama. To chyba dobry trop. Tutaj też kapnęła farba. Necker? Chyba on kapnie farbę.
malunki naskalne. To mi wygląda na sylwetkę Neckera. A to duże, jakby troll? To chyba Neckery przedstawiły swoje zwycięstwo nad trollami. Sztuka propagandowa? Ha, ciekawe. Pusty pojemnik po farbie. To się do niczego nie przyda. Farby. Te przynajmniej wyglądają na nienaruszone. Mogę je zanieść malarzowi. Mam twoje rzeczy. Świetnie! Gdzie były? Tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej? Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich Neckery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skalę. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. Całe szczęście, że pogodę mamy dobrą. Światło jest idealne, absolutnie. Długo potrwa malowanie twojego dzieła? Najwyżej 6 godzin. Na dłużej i tak słońce nie pozwoli. Ale ten czas szybko nam minie. Utniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję eliksiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie. Potrzebna jest odpowiednia poza, mina. Żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanu. Żartujesz. Dowcipny Wiedźmin. To tutaj? Tak, doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Pomyślę. No dobrze. Wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Może po prostu będę stał. Z mieczem. Wspaniale. Tak. Poza heroiczna oczywiście. Bohater teraz jest waleczny. Z mieczem wysoko wzniesionym. Szarżuj proszę na tamtą wierzbę. Zamieni się ją później na gryfa. Mogę zaczynać. No, chyba że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. Spróbujmy czegoś innego.
położę się. Przynajmniej będę mógł się zdrzemnąć. Bohater leżący na boku, wsparty na lokciu, zapatrzony w dal, odpoczywający po walce. Truchło jakiegoś gryfa doda się później. Aha, i o żadnej drzemce oczywiście nie może być mowy. To już ustaliliśmy. To co, mam zaczynać, czy wolisz jednak bardziej dynamiczną pozę? Spróbujmy czegoś innego. Będę siedział na koniu. Niech poczciwa płotka też zostanie uwieczniona. O tak, koń to doprawdy doskonały pomysł. Ale byłoby lepiej, żebyś dosiadł mojego Aleksandra. Od lat jest nauczony pozowania. Później dobaluję jakiegoś pokonanego gryfa, a teraz, proszę, głowa dumnie do góry. O tak, pierś podana do przodu. No do przodu, śmiało. Pęciny napięte. Napięte, powtarzam. Czy koń mnie słyszy? Mogę zaczynać. No chyba, że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. Spróbuj. Może... Bohater teraz... Mogę zaczynać. No dobra, zaczynaj. A teraz przybierz, proszę, tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Tę minę... Jak ja to... Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze. Tak, 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 tak. Mamy to, mamy. A teraz się nie ruszaj. Długo jeszcze potrwa to malowanie? Niedługo. Całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Nie zmieniaj, proszę, ułożenia głowy. Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! Dziupnij i schowaj się. O, mamuniu moja! Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne gryfa. Mamuniu moja, wystraszyłem się na śmierć! Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie wiedźmina na modela. A co z twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płócien. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. O, ciekawa paleta barw, proporcje i te tekstury. Tak, będzie pasował. Chociaż... Domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w encyklopedii Maxima Mundi.
A ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę. Ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. Robota, co? Tak ci łeb posiwiał. Niech żyje księżna Anna Henrietta. Kto gwardii fika, ten bloku szybko znika. Zejdź mi z drogi! Wieniec księżnej pani. Witaj. O, jesteś. Witaj, Wiedźminie. Nie mogłem się doczekać. I co? I co? No proszę, powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Nie tak to sobie wyobrażałem. I całkiem dobrze pamiętam, że pozując, miałem na sobie ubranie. Inne szczegóły też się nie zgadzają. Ale jak możesz? Przecież namalowałem cię bardzo korzystnie. Obraz przyciągnął wielu widzów i wzbudził naprawdę niemałe zainteresowanie. Właśnie widzę. Dam ci radę. Na przyszłość uprzedzaj o swoich zamiarach. Następny model może być mniej tolerancyjny. Ach, taka szkoda, że ci się nie podoba. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz?
Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. No, no. Wysoko się cenisz. Nie mam tyle pieniędzy. Nic nie szkodzi. Wróć, kiedy będziesz miał. Chociaż sam rozumiesz, nie mogę zagwarantować, że cię ktoś nie ubiegnie. O, jesteś! Nie sądzę, żeby mi się do czegoś przydał. Na pewno znajdzie się jakiś inny chętny. Koneser. O, jesteś wiedźmin! Wiedźmin. Zwiastun. Te bestie to najlepiej. Ciekawe, co stara zrobiła na wyzyckie. Witaj. O, jesteś. Witaj, Wiedźminie. Nie mogłem się doczekać. I co? No proszę, powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Przyjemny obraz. No i co za wyobraźnia? Nie przypominam sobie, żebym się rozbierał do pozowania. Inne szczegóły też się nie zgadzają. A widzisz, bo wyobraźnia to podstawowe narzędzie artysty. To samo słyszałem od pewnego poety. Też lubił ubarwiać i zmyślać. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Wina trzeba było prywa. Wiedźmin. Ty mnie oczu nie zamydlisz. Widzę, że jest. Witaj. O, jest! Nie jestem znawcą sztuki nowoczesnej. Najwyraźniej nad zgodność z oryginałem przedkłada się dziś inne walory. Masz na myśli to, że namalowałem cię sotę? No nie przesadzaj. Wszyscy wielcy malują dziś w ten sposób. Właśnie o to chodzi. Poza tym inne szczegóły też się nie zgadzają. Van Gogh też tak ubarwia rzeczywistość? Oglądając te jego obrazy, trudno nawet powiedzieć, czy malował modela en face, czy z profilu. To dyletant. Dobrze w takim razie, że to nie na jego płótno trafiłem. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość,
czemu nie? Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... Ale nieważne. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda.